naprawdę takim sprawdzianem tego, jak żyliśmy, jak funkcjonowaliśmy, na ile dzieliliśmy się naszym życiem z innymi, na ile potrafiliśmy innych słuchać, na ile wchodziliśmy w sakrament małżeństwa czy kapłaństwa, gdzie mogliśmy obumierać dla drugiego człowieka, takim sprawdzianem jest nasza starość. To znaczy taki czas, kiedy już nie zdobywa się nowych doświadczeń, już nie wypływa się na nowe akweny, nie rozwiązuje się epokowych spraw i nie śpi się dwie noce po to, żeby coś zrobić, to wtedy zaczynamy tak naprawdę jakby żyć z tego doświadczenia, które zdobyliśmy wcześniej. I wtedy dopiero wychodzi, na ile byliśmy otwarci, na ile byliśmy kochający, na ile byliśmy w stanie poświęcić się dla drugiego. Znam wielu starców, którzy po prostu przynoszą hańbę swojemu wiekowi. Wiele starszych kobiet, które nie będą nigdy potrafiły nauczyć młodszych kobiet, jak kochać, jak pracować, jak działać. Starość jest syntezą całego naszego życia.